Cześć, z tej strony Ziwak, witam was w kolejnym odcinku z gry Sąsiedzi z piekła rodem 2 na wakacjach. Witam was po dłuższej przerwie. Wiem, że materiały pojawiały się, jednak były one robione na zapas i faktycznie to dopiero teraz nagrywam na bieżąco. Tak więc zaczynamy z kolejnym odcinkiem. Mamy 68 monet na 68 możliwych. I zaczynamy poziom akcja. Sąsiad pogrążony w myślach, dobrze wiedzieć, viva Mexico, mamuśka podziwia uroki starożytnych świątyń, a sąsiad jak zwykle włóczy się po okolicy. Organizatorzy wycieczki przygotowali wiele atrakcji dla żądnych wrażeń turystów, od skoków do wody po huśtanie się na linie. Strzeż się jednak, aktywny wypoczynek niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, czyli pewnie będzie latał tam i z powrotem. Już widzę, że kamera nagrywa mi z opóźnieniem, więc mam nadzieję, że to skoryguje. Bo teraz się po prostu tak wydaje. W odcinku akcja. Dobra, musimy zobaczyć, co on najpierw robi. Rodeo, bla bla. Zbadaj kościotrup. Jest tu gdzie się schować? Jest. Tutaj chyba mogę się schować, nie? Dobra, to najpierw się schowajmy, zobaczmy. Mamuśka jest tu. On był u góry, coś robił. I teraz oboje schodzą tutaj? Nie! Schowałam się, gdzie on mi poszedł? Musiałam kliknąć. Okej, oni tu coś robią i sąsiad teraz idzie na byka. Mamuśka też? Nie, mamuśka idzie na byka, sąsiad idzie... tutaj. Czyli mniej więcej razem oni są. A, on pali cygaro. Potem śpi, a matka znowu wraca tutaj. Czyżby matka krążyła tylko tam i z powrotem? Tutaj do tej liny? Schowaj się, idioto. Nawet nie wiem, kiedy klikam. Co źle o mnie świadczy. I sąsiad wtedy pragnie iść na byczka. Co ja mam? Zardzewiały sztylet. Mogłabym mu na byczkę dać. Okej, matka chyba chodzi tylko tam i z powrotem. Coś tu mogłabym odkręcić, jakąś śrubeczkę. I idzie potem skakać z klifu, tak? A z tego klifu. Tu jest papuga. Tu jest automat na monetę. Poszedł tam. Nie wiem, czy on będzie wracał, bo mogłabym tu coś robić już. Skoczył prawie na główkę. Możemy mu pomóc. I wychodzi na górę znowu do tej małpki. Czy nie jest to jakoś chyba nadzwyczaj skomplikowana zupełnie jak rodeo. Nie mogę coś nożykiem robić sztyletem? Nie. Dobra. Idziemy dalej. Najpierw chcę wziąć ile mogę. Cierpię niestrawność. Dobra. Czyli tu chyba na razie nie mam co brać. Mogłabym, bo mamuśka idzie tu. Aha, nie synchronizowała się ze swoim synkiem, więc troszkę problemik. Linę mu tu trzeba przeciąć, bo teraz jak ona wróci, to synalek zamienił się miejscem. Mhm. Niby on tu idzie teraz spać, ale nie liczyłabym na jakiś jego bardzo twardy sen. Więc będziemy liczyć, że mamuśka będę miała tu gdzie się schować. Nie. A tutaj? Przeszukaj gniazdo papugi. Co to jest to? Mogę się schować. Okej, okay, czyli mam tu gdzie się schować. Chodźmy tutaj. Tutaj nie mam gdzie. Chyba nie. Tu trochę mogłam teraz wpaść w kłopoty. A nie, bo on idzie jeszcze skoczyć, więc o ile mamcie się pośpieszy, to się tu zdąży schować. A to musi się pospieszyć. A nie, on jeszcze idzie. To spokojnie. Ile w ogóle mam tu pułapek? Wow, sporo. Mam jeszcze żywicę do wzięcia.
tu już wszystko, że tak powiem, wzięłam. Bo wzięłam kolbę. Dobra, to stąd jeszcze wezmę sobie żywicę. Beach, mogę coś z nim zrobić. Beach, please. Hehehe. Dobra. Tutaj mam do popatrzenia na cygaro. Do wzięcia mam puszkę z farbą i coś z bykiem mogę zrobić. Dobra. Nie nadaje się do jedzenia, czyli zamiast wiem, gdzie to dać. Żywica z tym? Może się przyklei. Tak, okej. Potem on tu pójdzie. Rubin. Łom? Ale co bym tu miała łomem zrobić? Nie. Ja bym mu, nie wiem, może podziurawiła? Nie, bo on chce coś z tą papugą. Zabić ją? Nie. Rzeczy nie. Tego też rzeczy nie. On idzie już tu pojeździć. Nie wiem, czy nie wpadłam przypadkiem. Bo mamuśka tu jest. Nie pamiętam tego. Dobra, idziemy tu. Chcę zobaczyć, co się tu stanie. No, przykleił się. I mogłam coś jeszcze tu zrobić może. Nie wiem, do czego to jest. Czy nie mogłabym zrobić jakiegoś takiego spięcia? Może? A co on tu robi? On tu tylko skacze. Chciałbyś może popchnąć? Coś tu trzeba zrobić i z papugą, i z ziomeczkiem. On idzie na górę. My w tym czasie pójdziemy tutaj zajmować puszkę. Szybko, szybko, zanim mamcia tu przyjdzie. Super. Coś z tą zamkniętą kopalnią można by było zrobić. Zabite dyskami. Okej, co mi to dało? Coś uzyskałam. Dynamit. Dynamit albo połączyć. Z czym by tu połączyć? On tu teraz będzie palił, to spoko. Z kościotrupa już brałam, co tam miałam brać. No, dokładnie. Nie jest dostatecznie ostry, czyli muszę to jeszcze naostrzyć. O, ludzie. Puste oczy doły. Dobra, i tutaj ostrzymy nożyk. Matko, skomplikowane się to robi, nie? Tutaj to. Coś tam jeszcze wrzucić. A, szybko, szybko, szybko. Niby on dopiero skacze. Coś jeszcze tu powinnam dać. Na dół. Nie wiem co. Kamienna płyta. Dynamit? Po co? On tam powinien wpaść na dół i na czymś powinien się stuknąć mocniej. A, on jeszcze nie wyjdzie. Spoko. Co on tu robi? Siada, okej.
A coś się stało, nie wiedziałam, że to będzie służyło jakoś źle. Nie? Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko! Jest. Dobra, ale to będą tylko dwie pułapki. Jeszcze mam kilka. Podobno to coś ma niestrawność. Nie wiem, co tu mogę dać. Szczelił. Może to przetnę? Będzie brudny chodził. A tu jakąś monetkę potrzebuję, ale skąd wziąć jakąś monetkę? Pam, 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 pam. A, monety tu są. Co ja zrobiłam takiego, że tu monety są? One tu były? Wiecie, to pierwszy raz jak to przechodzę, bo praktycznie nie grałam w drugą część, te późniejsze poziomy. Bo jak byłam młoda, to mi się nie za bardzo chciało później grać, jak już nie umiałam. I powiem wam, że najgorzej jest właśnie ten pierwszy raz. Może jej damy? O, dałam. Dobra. Będzie miała niestrawność. To powinno być za dwa punkciki. Wiem, że pewnie jeszcze bonusy pewnie jakieś mogły być. Chyba, że na tym łomu żyje. Nie wiem, zobaczymy. Tu jest jeszcze byk. I byk, coś mu trzeba jeszcze zrobić. Co ja zrobiłam? Ja nie chciałam tego, nie wyszłam. W sensie musiałam kliknąć niechcący. No i trafiłam. A jestem przez chwilę, okej, okay, jestem, jestem przez chwilę nietykalna. Widzicie, tak to jest, niechcący gdzieś kliknę i on mi od razu wyskakuje. Nieładnie to wygląda. Czekamy, aż matka wróci, bo ona coś przy tym byczku robi. Bierze wlazł w kupę. No to jeszcze walnął się w łódkę. Co tu mogę zrobić z byczkiem? Raczej nic z nożem. Jak on tu ma w ogóle interakcję? Tu jest tylko chodź, tu jest ławka, tu jest popatrz. Coś tutaj by się przydało, ale nie widzę żadnej interakcji z bykiem. Ale chyba nie dokończyłam tamtej myśli, że najgorzej jest właśnie na początku przypomnieć sobie level, co gdzie było, poznać, gdzie mogę wziąć pułapki, bo już potem jak robię poza odcinkiem, to już jest lepiej. Ohydne. Dobra, to nic. To nic. Jeszcze brakuje mi dwóch rzeczy. Jedną raczej jeszcze tu będę miała dostać, bo on tylko spadł, ale nie wpadł chyba tam do środka. Nie widziałam. Standardowo ja wam wszystko potem pokażę, nie? Co jak robiłam? Z cygarem my już zrobiliśmy, z ławką też my już zrobiliśmy. Jeszcze spróbuję łomu użyć na kamiennej płycie. A nóż, widelec. Hej, patrzcie, coś jest. Nóż, widelec. Leży.
Wybaczcie za przerwę, zrobiłam to. A ono tu już idzie po mnie. Nie, nie po mnie. Ale sąsiad zaraz tu przyjdzie, więc będzie po mnie. Tak to jest. Matka, spadaj. Stąd. Nawet zdążę chyba jeszcze to przeciąć. Dobra, przecięłam, poluzowałam i on wpadnie na otchłań śmierci. O mój Boże. Skąd ja znowu mam monetkę? Odzyskałam? No to jest drugi rubin. Mogę jeszcze raz? Może mogę oba rubiny mu załadować? Myślałam, że nie miałam już tego. Popatrzcie, ile czasu. 15:35. Boże święte, jak ja to długo przechodzę. Czemu nie wpadł? Znaczy faktem, dostałam tą monetkę, ale czemu nie wpadł do środka? Czy nam coś jeszcze zrobić? Myślałam, że on wpadnie tam. To nie wiem. Wezmę jeszcze ten drugi rubin. Mam dwa rubiny, daję jeden. Daję drugi. Jeszcze raz na ostrze? Nie. No nieważne. Tu już nic, teraz będę musiała po prostu czekać. Po pierwsze aż mamusika sobie pójdzie. I jak sąsiad wróci. Idzie nasz sąsiadunio. I co tu będzie? Walnie go z dwóch stron, pewnie go tak spłaszczę, bo przedtem go walnęło w jedną stronę. No. Za to dostajemy ostatnią, czyli monetek mamy, wszystkie mamy monetki, brakuje nam tylko statuetki. Czyli tak naprawdę, skoro wiem już co gdzie wsadzić, to nie powinno być problemu z uzyskaniem złotej statuetki. Teraz poziom... Teraz poziom jedz i zostań zjedzony. Sąsiad drażni roślinkę. Sąsiad wreszcie trochę ochłonął, zrobił się jakby spokojniejszy. W przerwach między posiłkami znów zaleca się do Olgi, czy tym razem mu się powiedzie. Cóż, Woody chyba ma w tej kwestii coś do powiedzenia, prawda? Minimum monet 7, maksimum 9. Tu i bzyczy. Znowu ta sama lokacja. Jedz i zostań zjedzony. My startujemy tutaj. Nie wiem... Mamuśka... A, mamuśka tu jest. Ja... Nie, nie, nie! Chciałam zejść na dół. Boże, co ja zrobiłam? Wiecie co? Jeszcze raz. To było głupie. Nie powtarzajcie tego w domu. Jeszcze raz. Okej. Okay. Za bardzo się przestraszyłam. W ogóle zobaczmy, co robią. Tak jak w tamtym odcinku. Sąsiad najpierw tu coś robił, potem idzie do roślinki. Matka łazi tutaj. Na pewno będzie musiała zleść, bo tu jest jakiś kwiat, który pewnie będziemy potrzebować. Olgą się nie przejmujemy, tu na razie też się nie przejmujemy. Czyli ona najpierw tutaj idzie, a potem idzie do morza popatrzeć. To może być na sam dół. Tak, a on drażni roślinkę żarciem stąd. Wziąłem na razie cement. Czyli coś pewnie z wodą sobie zmieszamy. A, ona idzie tu popatrzeć, a w tym czasie Olga trzeka. Czeka na sąsiada. Ja sobie wezmę wek. Ja sobie wezmę za ten czas. Obejrzę. Nie wiem, co obejrzę. I sobie po prostu, oni sobie tu romantycznie jedzą, powiedzmy, że jedzą, on ją czymś częstuje, jest pięknie. Nie, 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 chodź się, schowaj. Jest. On teraz idzie bić piniatem, z której zobaczymy, co wypadnie. I Olga idzie się temu przyglądać. Nic nie wylatuje. Dobrze, że ta Olga nie jest, wiecie... A, teraz będzie co? Podsadzą ją? Czy będzie uruchamiał? A, uruchamia jej.
O! Jecha! Olga! Następnie idą gdzieś do wody. A tu on idzie. Ona niekoniecznie. Resztki piranii. Bierzemy resztkę piranii. Bierzemy sobie... badamy kościotrup i coś tu uzyskaliśmy. Tu są termitki. Obejrzyj termity. Obejrzyj tutaj. Reguluje szybkość. Dobra. Ale wredny. Rzucę w niego. Stąd będę mogła coś zabrać. Mogę wziąć chili. Super. Kukurydz, gniazdo os. Tutaj będę mogła dać cement. Rzut podkową do celu, to tu też będę mogła coś dać. Tutaj jest gniazdo os, to już widziałam. Miejsce dla paszy, na paszę dla byka. Oboje schodzą na dół teraz. A, poczekaj. To jest moja szansa, żeby sobie załatwić rzeczy u góry. Matka, zacięłaś się, wiesz o tym? Wiesz. Olga tam woła naszego kochanego sąsiadunia. Ręka posągu jakiegoś, nie wiem jakiego. Ale tu u góry w ogóle sąsiada nie ma, więc nie czujemy potrzeby, żeby tutaj cokolwiek robić. Tu możemy się na razie schować. Ile mamy rzeczy? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. Jeszcze coś? A może nie, jeszcze chili. O, jeszcze chili. Chili, chili. Ale kręci dupką ta matka. Jeszcze mamy chili, chili, chili. Nie, 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 chodź, chodź, chodź. Tu byłby problem. Cement wiem, gdzie dać. Słoik jest pusty, weźmy sobie termity. Mamy teraz termitami. Kwiaty są bardzo kolorowe i soczyste. To na dół może będziemy mogli je dać. Skąd on bierze ten worek? Stąd. Tam damy termity. Ręka posągu? Nie, 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 nie. Nie ręka posągu. Zęby piranii? Nie. Pnie tutaj. Nie, nie, nie. Nie wiem, co tu trzeba dać. Bo chyba nie te. Nie, termity. Nie, nie, nie. Nie wiem. Nie wiem na razie. Zostawimy tamto sobie na potem. Damy mu tu cemencik. Damy mu tu termity. Może kwiatka? Co ja tu mogę dać? No to by było wredne. To mu mogę dać. No nic nie mogę dać? To powiem wam, że kiepsko. Tu to dałam, okej. Mamuśka jest tu, więc się na razie schowamy. Co by tu jeszcze dać? Wek z termitami. Drewno. No to myślałam, żeby tu to dać. Czy gniazdo os. Okej, to dałam. Teraz wejdzie do cementu. No. No powiem ci, milutko sąsiad. Czemu? No to powinno iść do drewna, no. Czemu nie?
Nie mam pojęcia, co to dać. Aha, łapka. Nie, nie, to już wystarczająco jest. Tutko kurczaka to nie, 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 to nie ma sensu. Ona się nie wkurzy, jak tu coś porobię? A, widać, nie wkurza się. Okej, okay, to dobrze, że się nie wkurza. Tu zobaczymy, co on robi. Tu się śmieje, haha, ale jesteś głupi, a sam teraz robi coś głupiego. Ej, on wypił rozpuszczalnik, znaczy tequila, ale tam pisało, że śmierdzi jak rozpuszczalnik. Oj, coś spadło. Dobra, gniazdo jest tu. Nie? No nie chcę ich rozrażniać, dlatego chcę je dać tutaj. Do piniaty. Dobra. A wrzut podkową nie mam pojęcia, co dać. Oni się utopili. Nie no, jeszcze się nie utopili. Ale jest bardzo wkurzony. Dostanie w tirę. Dostał. I matka jak zawsze obok. Ma w dupie. Widocznie mu się należało, nie? Nie mam pojęcia, gdzie dać zęby pirani. Już nie ma łódeczki, czyli co oni teraz będą robić za ten czas? Tu worek cementu mogę jeszcze raz wziąć? Nie, nie, nie mogę. No bo to jest głupie, jeżeli mogłabym tą samą rzecz kilka razy. Czyli... Po co mi jeszcze aż chili? Nie, nie idź tam. Znowu dostanie w łeb. O-o. Idzie mamuśka. Nie zdążę. Dobra, nie zdążyłam. Ale to są trzy życia, więc jest spok. Tu jestem. Kurde, a wolałabym iść tu, teraz. Tu. Więc trochę lipa. W koryto bym mu mogła coś dać teraz? Bo co on teraz robi? Znowu idzie się kąpać, to już mu dałam cement. Gdzieś spoko. Potem idzie rzucać. A nie, już nie rzuca. Okej. Okay. Już się skiepściło. Muszę się skupić, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo wkurzające. Okej. Okay. Jest. I tyle. Dobra, wychodź. Popatrzmy sobie w korytko. Spokojnie przeżuwa swoją paszę, ale po co mamy go drażnić? Nie. Może to nam pozwoliło, wiecie, zrzucić ten. Popatrzmy, jak to wygląda. Nie mam pojęcia, do czego wsadzić jeszcze te dwie rzeczy. No, trochę go pożądliło, powiem wam. Nie mam pojęcia, do czego mają iść zęby pirani. Skąd on bierze ten kubełek? Bo ja bym tu jeszcze wzięła, tylko nie wiem, skąd on bierze. Tu jest nachos i szklanka wody, tu jest mięsożerna roślina. Worek cementu. Jeszcze bym z tą rośliną coś zrobiła. Bo mam w sumie dwie rzeczy, które może ze sobą się łączą. Tylko czy poczekać, bo on zaraz wychodzi? Powiedzmy, że... Nie, on od razu idzie, bo to nie działa już. Popatrzy, że nie działa. I idzie dalej. Dobra. Dobra, poczekajmy.
Dobra, nie wiem, gdzie dać zęby pirani. Może mogłam dać na coś wcześniej. Bo wydaje mi się, że mam wszystkie potrzebne składniki, tylko brakuje mi odpowiedniego ich ułożenia. A, go spierdzieli. Czyli się wkurzał. Dobra, powiem wam, że to by było chyba na tyle. Jak ja tam tu kliknę, to nieważne, czy oni stoją obok. Tak, to jest koniec. Dobra, mamy zwycięstwo i została nam chyba ostatnia misja. Ale ostatnią misję już dam w kolejnym odcinku, tak na koniec. A te, które widzieliście na przyspieszeniu, zobaczycie za chwilę. Ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!